redaktorzy nowo powstałej telewizji internetowej ZMW TV zapraszają wszystkich bardzo serdecznie na reportaż z pierwszego turnieju piłki halowej organizowanego w miejscowości Kruszyna przez Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Jackowie oraz w Bogusławicach. Jest to jedna z nielicznych imprez tego typu organizowanych w naszym regionie. Zobaczmy, jak wyglądało otwarcie tej imprezy. Powiedz nam, skąd pomysł na zorganizowanie takiej imprezy? Pewnego zimowego wieczoru wraz z Pawłem Łapetą stwierdziliśmy, że w naszej gminie nie ma takich imprez jak tego typu, jak piłka halowa. Postanowiliśmy zrobić taką imprezę. Dzięki uprzejmości dyrektora gimnazjum oraz dzięki sponsorom, dzięki urzędowi gminy oraz starostwu powiatowemu zrobiliśmy ten turniej. Ile drużyn bierze udział w turnieju oraz skąd są te drużyny? Drużyn w turnieju bierze udział 12. Są to przeważnie tutaj drużyny z naszego regionu, z gminy Kruszyna oraz z sąsiednich gmin, czyli gminy Mykanów oraz gminy Kłomnice. Jakie działania Koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Bogusławicach będziemy mogli zaobserwować w najbliższym czasie? W najbliższym czasie planowane jest rozegranie drugiego turnieju powiatowego tenisa stołowego oraz będziemy przeprowadzać także szkolenia, które są dofinansowane z Unii Europejskiej. Są to szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenie z grafiki komputerowej w Photoshopie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Panie Szymonie, jak emocje po meczu? Bardzo dobrze, wygraliśmy nawet nie wiem ile, koło 7-0. Mam na razie czyste konto, jest dobrze. Kilka pytań odnośnie rozgrywek. Czy przebiegają one zgodnie z zasadami fair play? Myślę, że tak. Zawodnicy są dość, powiedzmy, narwani na tą piłkę, ale fajnie grają, walczą o każdą piłkę, nie odpuszczają, są waleczni. Czy ma Pani jakiegoś faworyta wśród tych drużyn? Ciężko określić tego jedynego, bo mecze są rozgrywane na dość wysokim poziomie i wszystko się może wydarzyć, szczerze mówiąc. Jak oceniasz poziom? Ostatni mecz graliśmy z Borownem, był ciężki mecz. Rywal tak samo, był remis 4-4, zacięty mecz. Komu pan kibicuje? Bogusławicom oczywiście, nie? No bo komu? Jak spisuje się drużyna, której pan kibicuje? Bogato się spisuje. Komu kibicujesz? Oczywiście Bogusławicom jak najbardziej.
witamy reprezentanta drużyny z Borowna, Konrada Kiebdaja. Powiedz nam, jak przebiegały rozgrywki grupowe? No, rozgrywki grupowe były toczone głównie w szybkim tempie. Dużo było walki wręcz, co się normalnie na hali nie zdarza. Dużo wślizgów. Dużo ładnych bramek też widziałem i też było parę tak zwanych szmat. Ale ogólnie myślę, że poziom jest całkiem niezły. Jak na takie drużyny, które, prawda, kilku kolegów się zbiera i sobie grają turniej. No właśnie, powiedz nam o waszych przeciwnikach w grupie. Czy która drużyna sprawiała wam największy problem? Jakie wyniki, jakimi wynikami skończyły się te spotkania? Myślę, że największy problem był z drugim meczem, bo po pierwszej wygranej myślę, że zbyt nonszalancko podeszliśmy do drugiego spotkania i to zaważyło. I poza tym indywidualne błędy bramkarza myślę, że też miały duży wpływ. A ogólnie myślę, że cała rywalizacja w grupie była no dość ciekawa, bo było dużo bramek, prawda? W ostatnim meczu 8-2, w pierwszym 5-3, w drugim 4-4, więc myślę, że było na co popatrzeć. Życzymy sukcesu w dalszych rozgrywkach. Powiedz nam, jakie typy, jakie ambicje na dzisiejszy turniej? Na dzisiejszy turniej? O, bardzo dobre pytanie. No myślę, że celujemy w pierwsze miejsce, no co będziemy się czarować? No, nie przyjechaliśmy tutaj zmarnować niedzieli, tylko wygrywamy cały turniej. Kogo widzisz jako największego konkurenta tutaj, najtrudniejszego rywala? No mamy w sumie bardzo mocną grupę, bo i Bogusławice i Jacków z tych meczy, które widziałem, prezentują bardzo dobry poziom, więc myślę, że będzie bardzo trudno, ale przy odrobinie szczęścia i myślę, że ambicji, wola walki, myślę, że zwyciężą. Ale największy rywal to jest chyba Jacków. Czyli rozumiem, że możemy zobaczymy Borowno w finale. Oby tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem jest wójt gminy Kruszyna, pani Jadwiga Zawadzka. Chciałbym zadać pani kilka pytań na temat dzisiejszego wydarzenia, którym jest turniej piłki halowej organizowany po raz pierwszy w państwa miejscowości. Proszę powiedzieć, jak ocenia pani tą imprezę? Impreza ta cieszy się moim wielkim uznaniem. W ogóle jestem zachwycona, że taka inicjatywa wśród Związku Młodzieży Wiejskiej powstała, bo dotychczas nie było takich działań na terenie naszej gminy. I to bardzo jest budujące, że właśnie w okresie zimy, kiedy mamy śnieg i mróz za oknami,
taka uroczystość, taka impreza ma miejsce, że można wyciągnąć wielu ludzi młodych właśnie z domu, aby taką zdrową, sportową rywalizację mogli odbyć w obiektach sportowych naszej gminy. Jak rozumiemy, imprezy tego typu, oddolne inicjatywy młodzieżowe mogą liczyć na pełną akceptację ze strony władz urzędu? Jak najbardziej mogą liczyć i będą popierane i w miarę możliwości gminy również wspierane. Jaka jest Pani wiedza na temat organizacji młodzieżowych działających na terenie gminy? I może od razu zadam drugie pytanie. Czy powstała już Młodzieżowa Rada Młodzieży, Gminna Młodzieżowa Rada? Organizacji młodzieżowych na terenie naszej gminy akurat tak się składa, że nie ma zbyt wiele. Właśnie Związek Młodzieży Wiejskiej jest chyba taką największą organizacją młodzieżową. Młodzież ponadto skupia się w klubach sportowych istniejących praktycznie w każdej naszej miejscowości czy w organizacjach, w ochotniczych strażach pożarnych. Natomiast innych organizacji jako takich nie ma i liczę na to, że być może właśnie to, co dzieje się w Związku Młodzieży Wiejskiej, spowoduje, że powstaną inne organizacje bądź stowarzyszenia młodzieżowe, które będą mogły aktywizować lokalną młodzież. Co do drugiego pytania, w tym momencie Rada Młodzieżowa nie istnieje, jakkolwiek słyszałam już takie zakusy, aby powstała i na pewno taka akceptacja ze strony mojej, czy w ogóle Urzędu Gminy będzie, bo jest to ciekawa forma aktywizowania młodzieży i włączania się w sprawy lokalne. Oczekuję, że właśnie powstaną nowe pomysły tutaj odnośnie rozwoju naszej gminy i promowania tego, co posiadamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. To wszystko i do zobaczenia na kolejnej imprezie organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej.